Rozmowa dnia w News Radio. To rozmowa dnia w News Radio. Błażej Szymański, witam i zapraszam. Dziś naszymi gośćmi Gabriela Raczkowska, wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Horyzonty Krytyki. Cześć. Dzień dobry. Oraz członkini koła Amelia Mazan. Hejka. Miło mi was gościć. Jesteście nowym kołem naukowym, więc na początek może warto powiedzieć, kto był pomysłodawcą założenia koła, jak to się w ogóle wszystko zaczęło. Trochę jeszcze nieoficjalnym, ale już zaczynamy swoją działalność. Właściwie naszym przewodniczącym jest Maksymilian Barski, którego dzisiaj tutaj nie ma, ale myślę, że możemy mówić w jego też imieniu. Naszymi opiekunami koła jest dr Iwasiów oraz dr Flesiński. I takim naszym pierwotnym pomysłem było mówić o lokalnych wydarzeniach kulturalnych, ale też wspierać tą lokalną kulturę, recenzować książki, recenzować filmy, wydarzenia teatralne, właściwie wszystko, co nam jako członkom koła leży gdzieś tam blisko w sercu. Czyli szerokie spektrum, można powiedzieć, zainteresowań. I właśnie tu chciałbym też trochę nawiązać do tego, bo na facebookowym profilu, który już macie, piszecie, interesujemy się szeroko rozumianą literaturą i innymi formami sztuki. No to na czym ma się polegać, na czym ma polegać ta sztuka, jaka to jest sztuka szeroko rozumiana, jaka to jest krytyka też, bo tutaj mamy horyzonty krytyki. Czym się po prostu chcecie tak zajmować już w szerszym kontekście? Raczej na pewno książkami, szczególnie literaturą faktu. Już zaczynamy tutaj nagrywać też pod szyldem News Radia nasze podcasty, które na razie są związane z reportażami, ale w przyszłości planujemy też trochę wyjść poza ten wąski zakres. Wąski, nie wąski, prawda? Zależy od perspektywy. Ale również piszemy do Przeglądu Uniwersyteckiego. Planujemy też warsztaty w teatrze współczesnym albo polskim. Jeszcze nie jest to do końca ustalone, ale z pewnością wyjdzie to poza recenzję książek. Wyjdzie poza recenzję książek, więc możemy spodziewać się pewnie też jakiejś muzyki na przykład. A na przykład przejdźmy teraz do Amelii, która siedzi tutaj z boku i milczy. Co ciebie przyciągnęło do takiej formy spędzania czasu kole naukowym? No tak naprawdę to w sumie to prowadzący, bo na początku pierwsze spotkanie nasze takie było w czerwcu ubiegłego roku i prowadzący, czyli duet doktora Balickiego i Iwasiowa, no to oni byli moimi, powiedzmy, takimi ulubionymi wykładowcami po prostu i stwierdziłam, że jak oni coś zaczynają, to może być to interesujące i też chciałam się jakoś zaangażować, trochę poznać nowych ludzi, trochę coś zrobić w kierunku rozwoju karierowego, powiedzmy, jakoś się udzielić na uczelni, bo stwierdziłam, że mogę wykorzystać produktywnie czas, to dlaczego nie w taki sposób. No a też myślałam o krytyce kulturalnej jako o specjalności na kierunku, więc stwierdziłam, że to będzie dobra opcja do sprawdzenia się w kole naukowym. A które, można powiedzieć, dziedziny kultury najbardziej cię interesują tutaj? Jest to faktycznie literatura, czy raczej odchodzisz w trochę inne klimaty? No, na pierwszym miejscu u mnie jest muzyka. To jest moja pasja numer jeden w ogóle w życiu. No też się udzielasz jednak w chórze uniwersyteckim, więc z tego, co się orientuję, więc jest to zdecydowanie dowód na zainteresowanie muzyką. Tak, co prawda to nie naszego uniwersytetu, ale tak. Udzielam się w chórze i też skończyłam pierwszy stopień na skrzypcach, więc ta muzyka klasyczna też jest blisko mojego serca. I też na co dzień dużo słucham muzyki, pasjonuję się. Chciałabym zacząć taką profesjonalną DJ-kę. Dużo słucham muzyki na co dzień, po prostu różnej, naprawdę różnych gatunków. I zdarza mi się po prostu DJ-ować na jakichś domówkach i imprezach. Forma debatowa tutaj na temat DJ-owania też mogłaby być ciekawa. Podcast w News Radio na temat muzyki klubowej, jeśli tak mogę sobie pozwolić. Tutaj też, jeśli chodzi o tę tematykę, to trochę sugeruje je wasze facebookowe tło, bo do tego Facebooka się trochę chcę odnieść. Czy faktycznie taka ambitna literatura również będzie u was poruszana? Nawiązałeś do tego zdjęcia, ono przedstawia po prostu nasze pierwsze trzy odcinki, już takie ustalone, przygotowane w News Radio, czyli recenzja Chłopek, recenzja
rozmów z Nagą Małpą oraz Odrzanie. I to są trzy rozmowy, które na razie przygotowujemy, ale na przyszłość nie zamykamy się w takim wąskim zakresie tych lektur i też chcemy iść trochę za tym, co poszczególnych członków naszego koła będzie interesować. Także na razie jest to literatura faktu. Myślimy też o tym, żeby bardziej iść w stronę też takich naukowych, po prostu wydanych pism, szczególnie tych z naszej uczelni, żeby o tym rozmawiać, żeby o tym mówić, bo w końcu ta naukowa aktywność jest ważna, szczególnie, że właśnie działam pod szyldem Uniwersytetu Szczecińskiego. Także na razie to jest to, a co będzie w przyszłości, to też trudno na razie ocenić. A widzisz zaangażowanie autorów na przykład tych publikacji, no między innymi tych wydanych właśnie w wydawnictwie naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego, właśnie w takiej debacie krytycznej, można powiedzieć, razem z wami tutaj w studiu, czy też po prostu w trakcie jakiegoś spotkania? Myślę, że jest to fajna taka opcja, żeby po prostu o tym rozmawiać, gdzieś na forum dyskutować, bo jednak w tej przestrzeni szczecińskiej kultury, i to też było trochę naszą motywacją jako koła, mało jest przestrzeni na te dyskusje. Ostatnio obserwujemy wiele takich wydarzeń organizowanych na przykład w Książnicy Pomorskiej, ale jakby wciąż wydaje nam się, że mogłoby być tego więcej. Dlatego no, takie dyskusje nawet na łamach News Radia z autorami tych publikacji mogłyby być, myślę, że wartościowe. A kto w takich, można powiedzieć, dyskusjach może brać udział? To znaczy pytanie jest szersze, bo kto może do was dołączyć tak naprawdę? Tak naprawdę każdy, kto ma motywację. Wydaje mi się, że dla nas najważniejsze jest zaangażowanie, bo na razie członkiniami i członkami naszego koła są studenci dwóch kierunków, czyli dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz polonistyki, filologii polskiej. I jest nas tak naprawdę 7-8 osób takich aktywnych, zaangażowanych w to, co się dzieje i w takie rzeczy, które planujemy robić. Więc tak naprawdę każdy, kto też ma motywację i też by chciał być częścią jakiejś takiej społeczności kulturalnej Szczecina albo naszego uniwersytetu, no, jest bardzo mile widziane u nas. A gdzie może się zgłaszać, że tak powiem? Na naszym Facebooku znajduje się mail, na który można pisać. Można również kontaktować się pośrednio poprzez doktora Iwasiowa oraz doktora Flesińskiego. I tak chyba najłatwiej się do nas dostać. No to zapraszamy wszystkich chętnych, zainteresowanych kulturą, nie tylko lokalną, jak się okazuje finalnie. Na koniec takie pytanie już odchodzące trochę od koła, ale jednak pozostające w tematyce jako fanki literatury. Co ostatnio czytacie? Zacznijmy może od Amelii. No ja teraz przygotowuję się do rozmowy właśnie do nagrywania podcastu dla naszego koła, to spotkania z Nagą Małpą. To jest to, co czytam i tak prywatnie powiedzmy, to Złodzieje, czyli Co okrada nas z uwagi Johnana Hariego. Bardzo mi się podoba, właśnie kończę ostatni rozdział. Bardzo potrzebna lektura, myślę, że dla każdego, kto funkcjonuje w społeczeństwie. No, to dotyczy każdego z nas, bo to jest o tym, co nas otacza, o przebodźcowaniu, o tym, że żyjemy w świecie, w którym no, brakuje czasu dla nas samych, brakuje ciszy i media, i portale społecznościowe nas wciągają i okradają nas z uwagi. Takie bardziej psychologiczne, można tutaj powiedzieć, w jakiś sposób jednak. Trochę tak, to jest raczej przegląd badań naukowych. Mhm. Johnan Hari to jest dziennikarz amerykański, który po prostu przeprowadził rozmowy z badaczami tego tematu. Więc trochę psychologiczna, ale socjologiczna też. To jest opisane szeroko pojęcie zaburzenia, masowego zaburzenia równowagi, nie równowagi, tylko uwagi. Mhm. Tak, bo każdy z nas się z tym boryka, że coraz trudniej ludziom się czyta książki i skupia się uwagę na jednej konkretnej rzeczy.
To prawda. I oczywiście miłej lektury, bo to jeszcze trochę zostało, końcówka. A jak u ciebie, Gabrielo? Moją ostatnio skończoną książką były też również chłopki, związane oczywiście z powstającym podcastem, ale jestem też w trakcie czytania aktualnie Chrześcijaństwo, amoralna religia, którego jeden z autorów również tutaj znajduje się na naszej uczelni, Uniwersytecie Szczecińskim. I jest to lektura naprawdę, bym powiedziała, szokująca dla mnie na ten moment. Jeszcze jestem w trakcie, także nie będę się wypowiadać. Kto wie, może powstanie podcast również z naszej jakby inicjatywy na ten temat. Ale no zdecydowanie jest to przyjemne czytanie jak na razie. No to cóż, pozostało mi jedynie czekać na ten podcast, bo sam jestem ciekaw, jakie tutaj opinie, zdania powstaną na temat tej publikacji i dziękuję wam jak najbardziej za rozmowę. Trzymam kciuki, że niebawem podcast będzie dostępny na naszej stronie www.newsradio.pl, a wy rozwiniecie skrzydła i powiększycie może swoje grono po tej rozmowie. Tak, właśnie również dziękujemy i zapraszamy serdecznie oczywiście wszystkich zainteresowanych do zgłaszania się i do przychodzenia z własnymi pomysłami. A ja na koniec przypomnę, że moimi gośćmi była Gabriela Raczkowska i Amelia Mazan z Koła Naukowego Horyzonty Krytyki. Dziękuję. Dzięki piękne. Rozmowa dnia w News Radio.